Jesteś zakochana, zakochany. Twój partner wydaje się księciem z bajki albo królewną, a jednak czujesz wewnętrznie, że coś jest nie tak. Czujesz się gorzej fizycznie i psychicznie, gorzej śpisz, masz mniejszy apetyt, a twoi przyjaciele mówią, że jesteś ciągle nieobecna albo nieobecny. Gdzie byłaś, kiedy spotkałyśmy się na naszym zwyczajowym Girls Night? Gdzie byłeś, kiedy byliśmy jak zwykle od 5 lat na kręglach? To powinna być jedna z wielkich czerwonych flag. I o tym właśnie porozmawiamy sobie w dzisiejszym filmiku. Zapraszam. Dzień dobry moi drodzy, witam Was w Domu Dobrej Książki. Dzisiaj zapoczątkowuję temat związany z psychologią. To jest pierwszy taki temat, odkąd mój kanał istnieje, czyli od 5 roku, ale ponieważ psychologia jest jednym z 3 obszarów, którymi obok historii i filologii interesuje się najbardziej, mam nadzieję, że Wam się spodoba i jeżeli tylko wyrazicie takie życzenie w sekcji komentarzy czy na Instagramie, jestem gotowa zrobić cały cykl programów na ten temat. I już przechodzę szybciutko, bo dzisiaj mam aż 7 pozycji, z tego 6 anglojęzycznych, ale jedna polskojęzyczna, którą kupiłam. Już tutaj robię taki suspens, ja wiem, którą kupiłam tylko na potrzeby tego, żeby mieć coś do zaproponowania osobom, które nie władają językiem angielskim, bo przecież prowadzę kanał polski, ale to się okazało strzałem w dziesiątkę. I od tej książki właśnie zacznę, ponieważ tematem dzisiejszego filmiku jest gaslighting. I to jest książka napisana przez Patrycję Jaskółę, wydana przez wydawnictwo Pruszyński i spółka. Dzisiaj porozmawiamy sobie, albo przynajmniej zaczniemy właśnie od gaslightingu i pod tytuł Jak uwolnić się od przemocy w relacjach. Na początku powiem Wam kilka słów o pani Patrycji. Chociaż właściwie powinnam powiedzieć Patrycja, popatrząc tutaj z tyłu na zdjęcie, mam nadzieję, że Patrycja będzie wolała nawet, jak będę tak mówiła. Wygląda na szczęśliwą, radosną, młodą kobietę. Jest to pani dziewczyna, która jest edukatorką i twórczynią internetową, działającą pod pseudonimem 3 minuty Patrycji w mediach społecznościowych, dzieli się wiedzą z zakresu rozwoju osobistego i psychoedukacji. To może na tyle. I od razu powiem, że nie miałam jeszcze okazji poznać Patrycji. Mam nadzieję, że kiedyś to się stanie. Będzie mi miło, jak może gdzieś zobaczy mój filmik. Chętnie z nią porozmawiam, ponieważ ta książka jest po prostu świetna. I okazało się, że zupełnie przypadkowo, chcąc mieć jedną pozycję po polsku, od razu trafiłam na książkę, w której popatrzcie ile znaczników. Mam około 30 z tyloma fragmentami. Chciałabym w teorii się z Wami podzielić, w teorii, bo oczywiście nie ma na to tyle czasu. Więc zacznijmy od gaslightingu, ale ponieważ pamięć jest zawodna, przedstawię Wam również osobom, które mówią w języku angielskim, władają nim, od czego zaczynałam, a potem wrócimy znowu do książki Patrycji Jaskóły. Więc takim motywem, który zmobilizował mnie do stworzenia odcinka o gaslightingu, który jest częścią manipulacji, która to manipulacja jest częścią działania osób, które nazywamy narcyzami albo psychopatami, tudzież socjopatami, bo każdy ten termin jest troszkę inny i różni się i w zasadzie każdy z tych terminów zasługuje na osobny odcinek, to powiem
jacy psycholodzy, psychologowie są, tak dużo czytam po angielsku, że czasami wydaje mi się, że zapominam języka polskiego, także wybaczcie jakieś wtopy. Jest dr Ramani Durvasula, Amerykanka, zamieszkała w Kalifornii, hinduskiego pochodzenia i w 2024 roku, czyli w tym roku, ukazała się jej już trzecia z kolei książka o narcyzach, bo nie jest to jej trzecia książka w ogóle, wcześniej pisała inne książki. It's Not You, How to Identify and Heal from Narcissistic People. I książka ta została wydana przez Vermilion w Londynie, wydawnictwo w Londynie, ale pisze, że Vermilion is part of Penguin Random House. I to jest książka, która właśnie opisuje, jak działają osoby o narcystycznych cechach, jak manipulują nami, jak tą manipulację rozpoznać i jak w konsekwencji skutecznie się przed nią bronić. Więc zaczęłam od najnowszej książki Ramani. Będziemy ją nazywać dr Ramani, ponieważ Durvasula to już mi przypomina moje litewskie nazwisko panieńskie. Będziemy się cały czas mylili. A książką napisaną na temat narcyzów, którą Ramani zadebiutowała, był tytuł piosenki Should I Stay or Should I Go? Surviving a Relationship with a Narcissist, Ramani Durvasula PhD, czyli znaczy, że Ramani jest doktorem i została wydana przez wydawnictwo Post Hill Press, New York, Nashville. I tu mam jeszcze taki bardzo fajny cytat Prusta. Love is a striking example of how little reality means to us. Nie muszę chyba tłumaczyć, bo zdanie jest krótkie, a filmik musi zachować jakieś formy czasowe. To jest druga książka. Ale kolejna książka Ramani, która wyszła po Should I Stay or Should I Go, było Don't You Know Who I Am? Taka czerwona okładka, mamy tutaj megafon. How to stay sane in an era of narcissism, entitlement and incivility. I znowu Ramani S. Durvasula, PhD. Tym razem wydawnictwo też Post Hill Press, New York, Nashville. I mam bardzo fajny cytat Sartra. There may be more beautiful times, but this one is ours. A ja bym dodała, so let's don't waste it. Don't waste our life. A drugą osobą, o której być może zrobię nawet osobny filmik, ponieważ ten pan doktor z kolei jest moim mentorem i ostatnio z moimi studentami nawet prowadzimy zajęcia oparte na jego książkach, jest dr George Simon. I tutaj mam książkę In Sheep's Clothing, czyli w skórze owcy. Understanding and Dealing with Manipulative People. I to jest książka wydana przez Parkhouse Brothers Publishers. George K. Simon jest doktorem, psychologiem zajmującym się również takim prekursorem badań nad narcyzami, psychopatami, socjopatami i generalnie ludźmi z zaburzeniami i prowadzi programy, szkolenia dla lekarzy i cywili, tak jak większość z nas, na ten temat również, jak rozpoznać te zaburzenia, jak je nazwać po imieniu,
i jakie taktyki stosować, żeby uniknąć szkód przede wszystkim psychicznych, a co za tym idzie też fizycznych, które takie indywidua mogą w nas wywołać. Także pokazuję tą książkę, to jest książka kanoniczna. Słuchajcie, ona się ukazuje już chyba od 20 lat. W kilkudziesięciu krajach była przetłumaczona, a to coś znaczy. To znaczy, że jest po prostu dobra. Druga książka George'a K. Simona Juniora to Character Disturbance, The Phenomenon of Our Age. I to jest to. To jest ten sam pan. Pokazuję wam. Może zapamiętacie, ja to wszystko wypiszę potem, pamiętajcie, pod filmikiem. I tak samo Parkhurst Brothers Publishers. To była książka chyba jego następna. Czyli Ramani mamy. Siódmego mamy. I trzecia książka pani, którą znam najmniej, Margalis Fjellstad. Stop Caretaking, The Borderline or Narcissist. How to End the Drama and Get on with Life. Bardzo fajna książka, taka samopomocowa, self-help. I to jest książka wydana przez Roman Littlefield Publishers, New York, London i tak dalej. Dobrze, czyli tą panią znam najmniej, ale też ma doktorat jako psychoterapeuta, więc jest psychologiem tudzież psychiatrą. Czyli mamy tu samych doktorów i naszą Patrycję, do której wracamy. Więc zacznijmy od motywu przewodniego, leitmotivu dzisiejszego. Moi drodzy, czym jest gaslighting i skąd się wzięła ta nazwa? Nazwa się wzięła i weszła do kanonu terminów psychologii, używanych w psychologii i w psychiatrii od sztuki teatralnej, napisanej w latach 30. Mogę się pomylić, ale to był chyba rok 1936, kiedy ona była wystawiona pierwszy raz na deskach teatru. Mogę się pomylić o 2 lata mniej więcej, ale chyba tak jakoś w drugiej połowie lat 30. I później, zdaje się, w 1948 roku powstał film, zrobiony już przez Hollywood, właśnie o tym tytule, czyli sztuka Gaslighting i film. Zresztą Patrycja również o tym pisze na końcu książki, bo na początku wspomina tylko o filmie, ale już tutaj na końcu, gdzie ma taką sekcję słowniczka, również wspomina o tym, że wszystko zaczęło się od sztuki teatralnej. O co chodziło w sztuce? Żeby wam usmysłowić, czym jest gaslighting i dlaczego to jest takie niebezpieczne. Sztuka ta mówiła o pewnej parze, gdzie żona odziedziczyła dużo pieniędzy i mąż chciał się pozbyć żony. I jako najbliższa osoba, jako małżonek przejąć te pieniądze. Nie mógł jednak tak po prostu jej zabić, no bo wiadomo, że to jest bardzo ryzykowna sprawa. Ja już miałam z tym kontakt bardzo, bardzo dawno temu, więc jeżeli w jakimś tam niewielkim aspekcie zmienię treść, to wybaczcie, ale ten core, to takie sedno na pewno jest niezmienne, o to chodziło. I wpada na genialny pomysł. Pamiętajmy, że mamy okres lamp gazowych. Stąd gaslighting to jest po prostu oświetlenie gazowe. Pamiętacie XIX wiek z lekcji historii, kiedy na ulicach były lampy gazowe zapalane przy pomocy takich kijków, a w domach ludzie mieli oświetlenie z lamp gazowych, oświetlenie gazowe. I mąż zaczął doprowadzać żonę do szaleństwa, manipulując przy oświetleniu. Raz ono było jaśniejsze, raz było ciemniejsze i żona mówiła: kochanie, czy nie wydaje ci się, że teraz jest ciemniej niż było jakiś czas temu? On mówił, już bym chciała powiedzieć, no honey, it's okay, it's something wrong with you, everything is the same way as it used to be. Ale
No i w konsekwencji to doprowadziło do tego, że mąż tak długo wmawiał żonie, że coś jest z nią nie tak. Słuchaj, ty widzisz to, czego nie ma. Wszystko jest tak samo jasne, jak było. Ewidentnie coś jest z tobą niedobrze, powinnaś się zobaczyć z doktorem. No i wiadomo, jak wszystko się kończy. Żona zaczyna wątpić w swoje zmysły. I tak naprawdę wśród nas, mamy nawet w Polsce takie powiedzenie, że kłamstwo powtórzone 100 razy staje się prawdą. Mamy wokoło nas tylu manipulatorów. To mogą być nasi rodzice, zacznijmy od początku, którzy mówią nam różne rzeczy, w które zaczynamy wierzyć. Jesteś za chuda, jesteś za gruba. Nigdy nie będziesz dobra z matematyki, bo u nas w rodzinie wszyscy są humanistami. Nie zdawaj nawet na te studia, bo i tak się nie dostaniesz. Na pewno co najmniej duża część moich odbiorców znajdzie gdzieś tam siebie, czy kogoś, kogo zna, kto był karmiony takimi dobrymi radami. Później mamy przyjaciół, którzy będąc zazdrośni również mogą nam sprzedawać takie teksty, aż gaslighterami czy osobami manipulującymi mogą być również nasi przyjaciele, nasi znajomi, nasz szef, który wciąż powtarza, że nie jesteśmy dostatecznie dobrzy, dostatecznie dobre, albo mogą być to, i to jest chyba najbardziej bolesne, nasi najbliżsi, czyli to może być nasz chłopak, nasz narzeczony, nasz mąż, nasza żona, narzeczona, partnerka. Mogą to być również nasze dzieci, bo to działa, pamiętajcie, we wszystkie strony. I jeżeli będziemy słyszeli, że jesteśmy rodzicem do kitu, to jeżeli nie mamy tej rezystancji na to, tego, co dzisiaj, o czym dzisiaj będę chciała wam kilka słów powiedzieć, to jesteśmy gotowi naprawdę po jakimś czasie czuć się najbardziej nieudanym egzemplarzem rodzica na świecie. I tak samo, jeżeli przydarzy nam się partner, który mówi, że ty się do tego nie nadajesz, źle myślisz, to jest zła idea, ten film na pewno będzie zły, ty jesteś złą matką, bo ty jesteś złym ojcem, bo gdybyś była lepszą partnerką, gdybyś się bardziej starał, prawda? To jest wszystko to, co sprawia, że osoby, które są wrażliwe lub nawet wysoko wrażliwe, zostają wpędzone w taki mechanizm, który się po angielsku nazywa double guessing. W takim wolnym tłumaczeniu zaczynamy kwestionować nasze własne umiejętności, nasze własne cechy. Zaczynamy kwestionować to, czy faktycznie jesteśmy dobrzy, tak jak myśleliśmy, w tym, co robimy. Czy faktycznie jesteśmy dobrą córką, dobrym synem, dobrą matką, dobrym ojcem, dobrą partnerką, dobrym partnerem, dobrym pracownikiem. Dlaczego te osoby to robią? To jest temat na, myślę, wiele filmików, ale powiem tylko tak, że często takim drive'em, takim motywem jest to, że ta osoba lepiej się czuje, krytykując nas. Bo pamiętajcie, kto zostaje narcyzem, kto zostaje manipulatorem, kto zostaje socjopatą, bo psychopata to już jest termin taki psychiatryczny. Takie zabuszone osoby to są często osoby z bardzo delikatnym ego. To są tak naprawdę osoby gdzieś tam w dzieciństwie zranione, niepewne siebie, zakompleksione, które próbują właśnie poprzez takie dołowanie innych zdobyć swoje 5 minut. I wtedy, kiedy ta osoba, do której się zwracają i którą podkopują,
generalnie i wiecie, tak step by step, ona niknie, przestaje wierzyć w siebie, oni się tym karmią. To jest ich siła, to jest ich paliwo, teraz oni są na świeczniku. To mogą być również osoby właśnie z zaburzoną percepcją samych siebie, tak mówiłam, tym poczuciem niższości, które próbują zastąpić wmawianiem sobie, że są najlepsi, albo po prostu sprawia im frajdę, kiedy ktoś źle się czuje. Czasami nawet takie osoby nazywamy wampirami emocjonalnymi, prawda? Na pewno każdy z Was przynajmniej raz w życiu spotkał osobę, po rozmowie, z którą czułaś się fatalnie. Czułaś się tak, jakby wypompowano z ciebie energię. To był właśnie taki wampir energetyczny. I teraz przechodząc do książki Patrycji. Co radzi Patrycja? Co radzi Ramani? Co radzi Margalis? Co radzi... Kogo tu jeszcze mieliśmy? George Simon. Jest kilka technik, które umożliwiają stworzenie sobie takiego firewalla, jaki mamy w komputerze, żeby nie popaść w obłęd i w miarę skutecznie się bronić, jeżeli sami nie jesteśmy dostatecznie twardzi. Ja na przykład przyznam, że jestem osobą o bardzo delikatnej konsystencji. Odkrywam się tu może, ale tak, łatwo mnie zranić, dlatego ja muszę być uzbrojona w taką naukową zbroję, jak gdzieś tam wychodzę na zewnątrz, żebym wiedziała i potrafiła rozpoznać, kiedy ktoś daje mi konstruktywną krytykę, a kiedy ktoś jest po prostu złośliwy, wstrętny, niedobry, toksyczny. Już tu cytuję panią Katarzynę Miller, która jest również kolejnym świetnym polskim psychologiem albo psycholożką, która również prowadzi świetny kanał na YouTube. Ale wracając do Patrycji. Pierwszą taką rzeczą, jaką powinniśmy zastosować, którą możemy zastosować, to jest dostrzeganie, wróćmy do początku, jeżeli poznajemy kogoś, jest chłopak i dziewczyna, jest dostrzeganie czerwonych flag. I tu Was zdziwię, bo czerwone flagi to są często rzeczy, które mylimy z takim romantyzmem, jakim jesteśmy karmieni i o tym Patrycja pisze. Pisze w świetny sposób, sama bym tego lepiej nie ujęła. Patrycja napisała, że od czasu bycia nastolatką uwielbiała oglądać romkomy, czyli komedie romantyczne, i słusznie zauważa, że zazwyczaj akcja się kończy do 2 lat. Akcja między bohaterami trwa krótko i nikt nigdy nie widział i nikt nigdy się nie dowie, co by się stało, gdyby Romeo i Julia nie zmarli, tylko żyli ze sobą 50 lat później, mieli kredyt hipoteczny i 2 dzieci. Nie dowiemy się tego również z historii Tristana i Izoldy. Nie dowiemy się tego z historii Robin Hooda i Marion. I mogłabym tak wymieniać przez całą literaturę, dlaczego bohaterowie romantyczni umierają młodo, albo po prostu gdzieś tam na filmach nam znikają. Bo, jak pisze Patrycja w swojej książce, może nie będę cytowała, będę po prostu opowiadała. Patrycja, zapamiętałam doskonale, co napisałaś. Świetna książka, jeszcze raz powtarzam się już sama. Przez pierwsze 2 lata, oczywiście to jest mniej więcej, tak tu napisała Patrycja, trwa ten wystrzał dopaminy. Miłość jest dla nas jak narkotyk. Każde spotkanie z partnerem czy partnerką
jest jak dodatkowy zastrzyk serotoniny, dopaminy, czegokolwiek, nie jestem biologiem czy lekarzem, ale czujemy się jak na haju, takim pozytywnym haju, który nie ma efektów ubocznych, jesteśmy szczęśliwi, unosimy się 2 metry nad ziemią. Każdy, kto był kiedyś zakochany, to pamięta. Tylko jak mówi Hanna Bakuła, ten okres mija. Ale zanim minie, na co powinniśmy być uczuleni? Co jest tą czerwoną flagą? Ja wiem, że ja ciągle robię te wycieczki, ale to doprowadzi mnie do konkluzji. Pierwszą czerwoną flagą, na jaką powinniśmy zwrócić uwagę, jest tak zwane love bombing, czyli bombardowanie uczuciami. Oczywiście otrzymywanie prezentów i cała ta afektacja, miłość, romantyczne listy, randki, schadzki, śpiewanie z gitarą pod blokiem, pod oknami jest szalenie romantyczne. Tylko że jeżeli zauważycie, że tego jest za dużo, że nagle nie macie czasu, mówię tu do dziewczyn, na przykład wyjść ze swoimi koleżankami na tak zwaną girls night, czy w tym tygodniu spędziłyście już 5 wieczorów z chłopakiem, a tu się zbliża koniec semestru i jesteście nieprzygotowane. To samo adresuję do panów, do chłopaków, do mężczyzn. Jeżeli jesteście starsi, widzicie, że zaniedbujecie pracę, bo partner czy nowy nabytek miłosny cały czas dyszy wam na karku ze swoją miłością, to powinna być pierwsza czerwona flaga, bo można zagłaskać kotka na śmierć. Czyli zdrowa miłość tak nie wygląda. Jeżeli partner kocha was dojrzałą, zdrową miłością, nie traktuje waszego związku tak, jakby za tydzień miał być koniec świata. Jeżeli wie, że macie sesję, to mówię do młodych. Jeżeli wie, że macie ważną prezentację w pracy, to mówię do dorosłych. I potrzebujecie kilku dni dla siebie, żeby to przygotować, to ta osoba powinna to zrozumieć i uszanować. Jeżeli natomiast obraża się i traktuje was, daje wam silent treatment, czyli macie ciche dni, to jest ta właśnie następna czerwona flaga. Bo osoba, która kocha, to jest osoba, która daje przestrzeń. Inaczej mówiąc, jeżeli kochasz ptaszka, otwórz klatkę. Kolejną czerwoną flagą jest takie staranie się odcięcia partnera czy partnerki od jej lub jego byłego życia. Są tacy partnerzy, którzy mówią, chodź ze mną, ja ci pokażę prawdziwą miłość, ja ci pokażę życie, zostaw ze sobą wszystko, weź to, co masz pod ręką, nic ci więcej nie potrzeba, my razem stworzymy nowe uniwersum. To tak nie działa. Ludzie powinni mieć możliwość zachowania swoich przyjaźni i podtrzymywania ich. Ludzie powinni mieć możliwość swobodnego kontaktu ze swoją rodziną. Jeżeli spotykacie partnera, który was chce odizolować od rodziców, od rodzeństwa, od przyjaciół, jak myślicie, dlaczego to robi? Chwilę zrobię, moment, może ktoś sobie powie pod nosem, ja wam na to odpowiem. Bo osoba, która zrywa kontakty ze wszystkimi, nie ma już nikogo, kto dałby jej feedback. Hej dziewczyno, czy hej chłopaku, nie widzisz, że ten gość, czy ta babka jest toksyczna? Nie widzisz, że robi to specjalnie, bo jak już przejrzysz na oczy, to będziesz sam. To będziesz sama, prawda? Nie będzie już nikogo, kto ci da ten feedback, kto ci da informację, że coś jest z tobą nie tak. Zmieniłaś się. Dlaczego już nie chodzimy do kina w weekend? Dlaczego nie przychodzisz w piątki na nasze wieczory? Dlaczego nie byłaś na wykładzie? Dlaczego nie przyszedłeś na spotkanie? Hej, przecież raz w miesiącu chodzimy w pracy na kręgle. Dlaczego ostatnio cię nie ma? To też powinna być czerwona flaga. Kolejną czerwoną flagą jest zazdrość.
kiedy partner czy partnerka jest zazdrosna o to, że macie koleżankę, a jesteście mężczyzną, albo macie kolegę w pracy, a jesteście kobietą. Ojej, tych flag jest tak wiele. Generalnie, żeby nie przyciągać, czytając tą książkę, możemy zyskać pełnię tutaj wiedzy. Tylko i na podstawie tej jednej książki, właśnie na temat tego, o czym mówiłam, czyli jak rozpoznać związek toksyczny na jego początkowym etapie, możemy się również dowiedzieć tego, czego już być może nie zdążę powiedzieć, bo filmik trwałby 2 godziny, ale tego, co zrobić, kiedy no już mamy na przykład dzieci, jesteśmy małżeństwem, wiążą nas różne takie, no mamy powiązania ekonomiczne chociażby, mamy wspólny kredyt, wspólny dom, wspólne dzieci i nie za bardzo możemy odejść. Wtedy są takie metody jak na przykład Grey Rock Method, czyli metoda szarego kamienia, kiedy porozumiewamy się z partnerem bardzo prostymi komunikatami. I tak jak pisze Patrycja, jak pisze Ramani, jak pisze dr Simon, nie, to jest pełne zdanie. Nie, tak, w porządku, odbiorę córkę, pójdziemy tam, okej, zrobisz zakupy. Naprawdę, jeżeli nie ma wyjścia, to jest taka forma ochrony i właśnie to jest nazwane w psychologii Grey Rock Method. Oczywiście na początku ta osoba zaburzona, ten narcyz, czy socjopata, czy gaslighter będzie się starał, no wiadomo, odzyskać władzę, odzyskać kontrolę nad nami. Ale po jakimś czasie, jeżeli będziemy konsekwentne lub konsekwentni w tym, jak się zachowujemy, po prostu się nami znudzi. Bo czym on, znowu wracając do pani Katarzyny Miller, się karmi, to jest osoba dysfunkcyjna, która się karmi, jak pani Katarzyna Miller pięknie powiedziała, naszą słabością, naszą wrażliwością, to jest powietrze, które napełnia jego balon, to jest taki jego hel, w którym on się unosi nad ziemią. Kiedyś oglądałam z panią Katarzyną taki wywiad, właśnie o tym wspominała. Uważam, że to jest kapitalny przykład. Następną metodą jest firewalling, czyli w zasadzie to samo, co stosujemy w komputerze, tylko że w psychologii. To już jest takie bardziej radykalne odcięcie się od partnera, szefa, członka rodziny, przyjaciela, bo jak mówię, tą toksyczną osobą może być każdy. Cóż jeszcze możemy zrobić? Na pewno powinniśmy pamiętać, że my jesteśmy najważniejsi. Musimy zdać sobie sprawę, że w momencie, kiedy zaczynamy się czuć źle przy danej osobie, kiedy zaczynamy się czuć źle psychicznie, to za tym idzie zazwyczaj spadek odporności również fizycznej, bo system, nasza psychika i ciało, czyli psyche i soma są powiązane. Więc zazwyczaj osoby, które żyją w permanentnym stresie, są również mniej odporne i podatne chociażby na infekcje i tak dalej. W książce Patrycji Jaskóły pojawia się właściwie cała najważniejsza terminologia. Ja tutaj tylko przeczytam wam w słowniczku pojęć, który bardzo dobrze, że umieściła na końcu, systematyzując to wszystko. Ja tylko tutaj przejrzę antyspołeczne zaburzenia osobowości, różne formy terapii, bo o terapii opowiemy sobie, jeżeli dostanę od was taki feedback, informację zwrotną, że jesteście na tyle zainteresowani, że na przykład
mogę ten temat poszerzyć, bo już mówiłam, że w innym przypadku ten filmik trwałby kilka godzin. Jest wyjaśniany również gaslighting, są mechanizmy obronne, narcysystyczne zaburzenia osobowości, o których wspominałam. Ta niedojrzałość emocjonalna, o której również wspominałam, i różne metody psychoterapii, silent treatment, która jest niezwykle jakby taką szkodliwą metodą dla naszej psychiki. Mówi się, że boli przemoc fizyczna. Ale wierzcie mi, mam przyjaciela, który jest policjantem. Kiedyś przy kawie opowiadał mi, że miał do czynienia z osobami, najczęściej to były kobiety, które były maltretowane psychicznie, nigdy nie zostały tknięte agresywnie przez partnera, i że każdy siniak kiedyś się zabliźni. Oczywiście nie mówię, że to jest wstrętne, ohydne, paskudne, złe, jest to przestępstwo, ale powiedzmy, to ma szansę się zagoić. Rany zadane psychice, rany zadane naszemu ja, naszej osobowości, temu, kim jesteśmy, goją się latami, a czasami są już w ogóle nie do zagojenia. Również jest tutaj opisane wewnętrzne umiejscowienie kontroli, wyuczona bezradność, czyli to, co nam często fundują nasi rodzice. Także podsumowując, dbajcie o siebie, jak już chyba raz czy dwa powtarzałam wam, oglądajcie film o miłości, bo miłość jest piękna. Miłość jest piękna, tylko że pamiętajcie, że w miłości powinna się zawierać też przyjaźń, kooperacja. Pamiętajcie o tym, że ten, kto kocha, powinien lubić, a jak lubi, to chce dla was dobrze. A jak chce dla was dobrze, to powinien pozwolić, czy powinna pozwolić ta osoba się wam rozwijać, powinna was wspierać, powinna być dla was. I to jest miłość, której nie zastąpi nawet największy bukiet kwiatów, list miłosny, czy miłosna serenada, czy wycieczka na Bora Bora. Takie codzienne życie, codzienna życzliwość, pamiętanie o tym, że w domu nie ma cukru, że dzisiaj ty gotujesz obiad, że w tą sobotę ty sprzątasz mieszkanie, bo mnie boli kręgosłup. Takie rzeczy są ważniejsze w długoterminowym związku niż najpiękniejszy list miłosny, pierścionek czy naszyjnik. I pamiętajcie o tym, że czasami trudno jest odejść ze związku, który jest przemocowy z punktu widzenia psychicznego, zwłaszcza dla mężczyzn, bo u mężczyzn ciągle funkcjonuje taki fałszywy obraz, że to by było pokazanie słabości, że jestem na przykład maltretowany psychicznie przez żonę czy przez partnerkę. Panowie, jeżeli ktoś z was ma taki problem, naprawdę wierzcie mi, policja ma teraz zupełnie inne podejście i niebieską kartę można założyć nie tylko mężowi, ale również żonie. Zakaz zbliżania się może uzyskać nie tylko żona czy partnerka, ale również mąż, partner, chłopak itd., itd. Pamiętajcie, że zasypywanie was swoją obecnością niekoniecznie jest wyrazem miłości. Pamiętajcie, zachowajcie swoich przyjaciół, swoje upodobania, swoje hobby, swoją pracę. Nie rezygnujcie z pracy tylko dlatego, że wyszłyście dziewczyny za milionera. Nawet jeżeli zarabiacie 100 razy mniej niż on, ale zarabiacie. Zachowajcie własne konto bankowe. To i 2 miliony innych rad dałabym wam z ogromną chęcią, gdyby nie to, że już pewnie połowa z was poszła sobie zrobić kanapkę albo kawę, ale
Mam nadzieję, że ten odcinek był ciekawy. Także jeszcze raz pamiętajcie, Patrycja Jaskuła. Patrycja, jeżeli oglądasz mój filmik, twoja książka jest świetna, daję jej 5 gwiazdek, rewelacja. A wierz mi, siedzę w tym temacie co najmniej od dekady. Jeszcze raz, książki, które wymieniłam, to sobie możecie odtworzyć cofając filmik, ale pamiętajcie, że najnowsza książka Ramani, It's Not You, jest dostępna. Ja od momentu zamówienia jej w mojej księgarni językowej miałam ją na po 2 dniach, także jest dostępna szybciutko. I pamiętajcie, że wszystkie te osoby, czyli dr Ramani Durvalsula, George Simon i na pewno Patrycja Jaskuła. Patrycja, nie widziałam cię jeszcze na YouTubie, ale na pewno poszukam. Z pewnością te osoby są dostępne. Jeszcze raz przypominam, wszystko będziecie mieli w opisie, nazwiska, tytuły. I zachęcam was, dbajcie o siebie, bo człowiek zdrowo egoistyczny, to jest, słuchajcie, trochę jak z lotem samolotem. Jak coś się dzieje nie tak, pierwszy maskę powinien założyć rodzic, prawda? Bo jak rodzic zemdleje czy zasłabnie, to nie pomoże dziecku. To jest taka oczywista zasada. I to samo powinno się tyczyć miłości. Jeżeli jesteśmy oszołomieni, mamy depresję, czujemy się gorsi, czujemy się zdołowani przez partnera, jesteśmy mniej kreatywni, to nie pomożemy innym. Będziemy gorsi dla siebie, ale będziemy też gorsi dla innych. Zadbajmy o siebie, a będziemy lepszymi partnerami, rodzicami i przyjaciółmi. Dziękuję wam, jeżeli ten filmik przyniósł wam jakąś wiedzę, albo rozrywkę przynajmniej, proszę, dajcie temu wyraz, polubiając go. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, zasubskrybujcie mój kanał. Obiecuję, że w tym roku będzie więcej psychologii, będzie więcej filmów czy książek opartych na dokumentach. Będzie też sporo historii. No, ten kanał będzie o wiele bardziej różnorodny, przynajmniej taki mam zamiar. Także do zobaczenia wkrótce. Cześć!